Siemaneczko, siemaneczko. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was w ten sobotni szczególny dzień, szczególny dla nas pasjonatów historii, ponieważ dzisiaj większość instytucji muzealnej obchodzi tak zwaną Noc Muzeów. W związku z tym zabiorę Was do naszej placówki muzealnej o nazwie Izba Historii Regionu w Suszu. Pokażę Wam eksponaty i powiem Wam, na jakiej zasadzie ona funkcjonuje. Oto nasz kustosz Ewelinka. Jesteśmy w naszej jednostce muzealnej w Suszu. Zapraszamy Was do środka, pokażemy Wam, co mamy w gablotach. Na salony. Na salony. Nasze zwiedzanie i prezentacje najpierw pokażę od takiego ogólnego wystroju, co mamy, a później przyjdziemy do gablotek. Będzie towarzyszyła nam Ewelinka. Odwrócę się najpierw. Zobaczcie, co jest od wejścia. Oczywiście muszę nawiązać, że tutaj te lokalne muzeum o nazwie Izba Historii Regionu jest zarządzane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej. Działamy od 2008 roku i prowadzimy właśnie nasze muzeum. Jeżeli chodzi o przedmioty, które znajdujemy w ziemi, to jest specjalnie do tego powołana sekcja zadaniowa o nazwie Klub Odkrywcy. A w międzyczasie Ewelinka próbuje skontaktować się chyba z Hanią, tak? Dokładnie. Mamy też tutaj eksponaty z okresu, od okresu PRL-owskiego, poczynając wstecz, czyli takie przedmioty, które są jakby związane z codziennością naszych mieszkańców, od różnego rodzaju sztućców, ozdób, wag i tego typu innych rzeczy, które za chwilę będziecie mogli w pełni zobaczyć. O. Na dole mamy tutaj przedmioty datowane na 1914-15 rok, związane z, jakby z tym, co działo się, czy co potrzebne było w danym domku. Tutaj rower wyłowiony z rzeki. Prawdopodobnie jakiś mieszkaniec Susza pedałował tym i wyrzucił do wody. A czemu wyrzucił? Czemu wyrzucił? A może taki rozpędzony wjechał do jeziora? Tak jest. A tutaj... O, patrz. Działa jeszcze dzwonek. Mamy też tablicę emaliowane, bardzo teraz rzadkie rzeczy z okresu Polskiej Republiki, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z różnych szkół. I mamy też maselnicę korbową. Tu stoi wroku i magiel na dole. Jeżeli chodzi o samą tą samą ekspozycję historyczną, którą tutaj Wam pokazuję, przybliżam, została ona wykonana przez Centrum Kultury Prus Wschodnich z Ellingen, Bawarii. Na 42 tablicach zamieszczone są najciekawsze wydarzenia związane z naszym miastem, z przedwojennym miastem, miastem Susz, a dawniej Rosenberg. Idziemy sobie dalej. Tu mamy, zobaczcie, centralkę telefoniczną, ona jeszcze jest sprawna. Służyła tutaj w zakładzie komunalnym. Dostaliśmy to w darze. U góry mamy mundur wojskowy, mówię, strażacki. No i tutaj szereg różnych rzeczy, które są wyeksponowane na górze. Przedmioty związane z użytkiem, z użytkowaniem, codziennym użytkowaniem. Część przedmiotów dostaliśmy od mieszkańców, część wykopaliśmy na starych śmietnikach, a część pochodzi z prywatnych kolekcji. Żelazka i innego typu rzeczy. A co tam Ewelinka robi? Podpisuje się w listę. Podpisuje się w listę. A to nie ma jeszcze okazji. Przybywa tu często, a
księdze gości nie wpisałaś się. O której jest dzisiaj 13? Mhm. Przejdziemy sobie teraz do przeglądania gablot. Zobaczcie, w tej gablotce mamy listy, które były wysyłane z naszej miejscowości. Głównie tutaj chodzi o te stemple, które są jakby skatalogowane na tych listach od pierwszego znanego stempla w naszym mieście do lat 90. Stara mapa dawnego powiatu suskiego. No i tutaj taka ciekawostka, to też wykopany na wykrywacz, element zegara z tabliczką znamionową Sparkasse powiatowej kasy z naszej miejscowości. I w kolejnej gablotce mamy oryginalną akwarelę miasta, najbardziej znane ujęcie z charakterystycznym kościołem w tle. Różnego rodzaju, zobaczcie, stemple i rachunki firmowe, jak również postacie mieszkańców naszego miasta. A w kolejnej, następnej gablocie jest oryginalny dokument czeladnika, który został przekazany uczniowi niejakiemu Francowi Wróżyński. Dokument datowany jest na 1 maja 1903 rok. Dużo starych rzeczy, prawda? Prawda. Cofniemy się teraz do kolejnych gablotek. Zaraz tutaj wam zaprezentujemy. Tutaj mamy dary mieszkańców naszego miasta. Są tutaj różnego rodzaju zdjęcia prywatne, takie legitymacje i tak dalej. Tu pamiątki z PRL-u, monety i medale. Monety, zobaczcie. Od 10, 20 banknoty, przepraszam, od nominału 10, 20, 50, 100, 500, 2000 i 5000 zł. I oryginalny rachunek z restauracji Warmianka z 1976 roku. A tutaj taka piękna gablotka, otworzymy szyby. To jest moje oczko w głowie, bo kolekcjonuję pamiątki związane z moją miejscowością. Możemy tu znaleźć w tej gablotce elementy związane z suszem, znalezione w różnych miejscach. Tutaj deseczki ciesielskie, nazwiska osób, które wykonywały jakieś prace ciesielskie. Niesamowicie stara butelka z susza z XIX wieku. Tutaj butelki z browarów, z browaru, gdzie nalewana była woda mineralna. Różnego rodzaju kapsle. Jest tutaj też pieczęć. I tutaj na starym śmietniku kiedyś wykopaliśmy dużo butelek po lekarstwach niejakiego Titsa. A tu jest dział kolejowy i można w tym wszystkim zobaczyć stare przedwojenne bilety kartonowe. Zamykamy i przechodzimy dalej, prawda? Prawda, ciekawa ta lokówka. Która lokówka? A, już pokazujemy. Lokówka, przedwojenna lokówka do włosów, zobaczcie, kobitki. Tak oto tak wyglądało. Tutaj kolekcja żołnierzyków, a na uwagę tutaj warte zwrócenia są tablice rejestracyjne do rowerów datowane na 1947 i 8 rok z różnymi numerami. To też znajdujemy wykrywaczem metali. Rowery miały rejestrację? Tak, w okresie powojennym rowery miały bardzo duże znaczenie, było ich bardzo mało i były ewidencjonowane. Trzeba było uiścić opłatę za posiadanie roweru. Gablotka kolejna. Tu jest bardzo dużo sztuczcy. Pochodzą też, zostały znalezione na terenie naszego miasta. Oryginalne przedwojenne Google i wieszaki. Wieszaki firmowe z nazwiskami osób, które prowadziły działalności w dawnym suszu. A co tam stuka, a co tam puka? Widziałam kiedyś na starym filmie, że to się tak przesuwało, ale nie ma to się robić. Widzisz, a to jeszcze nie tak dawno było używane, a dzisiaj już jest. Zwalnia się jakiś tam przycisk, a dzisiaj to jest zabytek, eksponat z okresu minionej epoki.
A tu mamy taką odsłoniętą gablotkę. Są różnego rodzaju szpargały. Z naszych filmów pewnie znacie też te elementy, które znaleźliśmy. No, jakieś skamienialiny, które u nas są. I co masz? Manierkę z bakelitowym korkiem. Też tam spirytus był pewnie nalewany. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj są fanty związane z II wojną światową. Hełmy. Stare bagnety. Tablica z obozu robotników przymusowych, który był w okolicach i została też ta tablica znaleziona i wyeksponowana. Nieśmiertelniki, klamry odznaczenia i inne gadżety. I takie. I idziemy dalej. Tutaj też pamiątki związane z II wojną światową. Nieśmiertelniki i innego rodzaju gadżety. Tutaj psie identyfikatory. Nie można otworzyć. Ta jest kablotka akurat zamknięta, nie możemy jej otworzyć. Monety, żetony z majątków ziemskich z naszych okolic. Emblematy związane ze strażą. Psi nieśmiertelniki, jak mówiłem, i inne ciekawe przedmioty sygnowane napisem Rosenberg. Zaproś naszych widzów do drugiego pomieszczenia. Zapraszamy. Tam mnie najbardziej ciekawi, bo jest dużo biżuterii. A tu jest nasze pomieszczenie biurowe, ale też jest bardzo dużo eksponatów. Na uwagę zasługują szyldy, bardzo rzadkie rzeczy, które obecnie można znaleźć, zwłaszcza te przedwojenne. Tu prawdziwy rodzynek, tablica z napisem Rosenberg. To jest ewenement, zachowana praktycznie w idealnym stanie, z nazwą oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, naszego miasta. Wilhelm Jablonowski, przedsiębiorca przedwojenny, lokalny. No i zobaczcie, reklama magii znana, zwłaszcza kobietom, przyprawa. I nie tylko, bo mężczyźni też lubią stosować magię. A uwaga teraz, żebyście szoku nie dostali. Zobaczcie, co jest, znaczy nie Ewelinka, nie? Tylko zobaczcie, co jest z drugiej strony. Pokaźna kolekcja butelek browarnianych. Moja prywatna. Jakoś tak zbierałem, miałem dużo więcej butelek browarnianych, zwłaszcza sprus, a później ją skurczyłem, tylko skupiłem się na swojej miejscowości i przyległych, ponieważ nie było gdzie tego wszystkiego trzymać. Pokażę wam z bliska butelki, jak one tam wyglądają. O. Jak widzicie, z różnych miejscowości, znaczy różnie opisane. Także jest tego tutaj bardzo dużo u nas, bardzo. Pokaźna kolekcja. W dobrych czasach było tutaj 200 butelek browarnianych. Jak są butelki, to jest i skrzynka, są porcelanki, jakiś tutaj szyld związany z koleją w Kisielicach, kolejne wieszaki, skrzynki, transportery, no i też sporo porcelanek. Na uwagę zasługuje też tutaj, to możecie podpatrzeć, jak ktoś muzeum u siebie będzie otwierał, albo już jest na tym etapie, taka wystawa o guzikach. Te, które zbieramy wykrywaczem metali, guziki można skatalogować, podzielić na różnego rodzaju okresy. No i tutaj na tej wystawie, która jest umieszczona, zamieściliśmy na bazie tych guzików, które znaleźliśmy, informacje. Są guziki oczywiście wojskowe, liberyjne, myśliwskie, cywilne w różnych odmianach. Także zachęcam was, podpatrujcie ten pomysł i zróbcie też coś takiego u siebie. Czyli wkomponowany guzik, historia guzika i ogólnie opisany dany okres, do którego można przypisać guzik. Druga wojna światowa, guziki jenieckie i urzędnicze. Także można to skatalogować. A teraz zobaczcie. Biorę kamerę na dół, pewnie widać. Zobaczcie, ile my tych guzików nazbieraliśmy. W klubie odkrywcy obecnie działa 12 osób. Wyobraźcie sobie, działamy od 2008 roku, także
tych wszystkich przedmiotów tutaj nazbieraliśmy masę, przemasę przeróżnych. Tu macie możliwość tylko eksponowania przedmioty, które nie są zabytkowe, bo wszystkie zabytki, które znajdujemy, przekazujemy. Najpierw przekazywaliśmy do muzeum, o, nawet moneta się trafiła, do muzeum w Ostródzie, przepraszam, w Olsztynie, a teraz wszystkie zabytki do muzeum w Ostródzie. Jeżeli możecie, zachęcam Was, można tam nasze skarby, które znaleźliśmy, znaleźć. Pokażę Wam jeszcze tutaj taki kącik perelowski, gdzie mamy poukładane coś, co niedawno funkcjonowało, a dzisiaj już jest niestety eksponatem. Zobaczcie, różnej maści śmieci, zobaczcie, ile my tego znajdujemy wszystkiego. Jest to niesamowita ilość różnych przedmiotów, które wydobujemy z ziemi. Ewelinka tam, jak to kobitka, już coś widzi, żeby podpatrzeć. Tu jest gablota, która będzie konserwowana. To są pamiątki związane z naszym miastem. Wykopane szczoteczki sygnowane Rosenberg. Też nieśmiertelniki, odznaczenia, dzwonki rowerowe. Tutaj zobaczcie, jaka ciekawostka. To jest ze strychu wykopane. Widok na starą naszą gazownię. Natomiast zobaczcie, to jest taka podstawka, miniaturka. To jest około 1915 roku taki gadżet. Także wtedy też już były pomysły na jakieś reklamy. Także różnej maści, przeróżnej. A to sygnet. Ewelinka sobie przegląda sygnet. To może być współczesne, nie? I teraz jeszcze też na zakończenie. Tutaj przygotowane mam blomby, które muszę poselekcjonować i też pracujemy nad wydaniem jakiegoś katalogu czy informacji o blombach, plombach ołowianych z naszego tutaj, z naszych okolic. Coś byś chciała jeszcze na koniec naszym widzom dodać? Że byłam tu już tyle razy, ale nigdy nie miałam okazji tak porządnie przyjrzeć się temu wszystkiemu. Jest okazja. Także, a zobaczcie u góry, pokażę Wam, nie wiem czy widać, albo przyjdziemy w inne miejsce. Tutaj, o, wszędzie u nas są eksponaty związane z naszym miastem, ale za dobrych czasów świetności wydawaliśmy taki skarbiec suski, półrocznik, gdzie były opisane nasze wyjścia w teren, ciekawe informacje o historycznym naszym mieście, jak i również mieszkańcach. Także takie rzeczy też robiliśmy. Tutaj wydaliśmy też takie informatory, chyba, jak dobrze pamiętam, trzy różnego rodzaju przewodniki. O, to jest też taki przewodnik. No i różne gadżety na potrzeby właśnie osób, które nas odwiedzają. Kartki pocztowe, swoje monety biliśmy, bijemy nadal, bo bijemy rzadziej, ale bijemy. Także tak wygląda nasza izba historii regionu. I oczywiście jest też dostępna dla zwiedzających. Teraz bardziej umawiamy się telefonicznie, ponieważ nie jesteśmy w stanie codziennie tutaj przebywać. A to jeszcze na koniec Wam pokażę. Tablica chorągiew z kościoła, które pokazywałem Wam wielokrotnie na naszych filmach. Był remont dachu robiony i przy okazji wymieniono chorągiew wieczną, która jest przełamana, wymieniono na nowszą. Pani kustosz, pani dyrektor. Co słuchamy? A stara trafiła do nas. A stara trafiła do nas i naprawdę wzbogaca tą naszą placówkę. Tak pokrótce opowiedzieliśmy Wam o tym miejscu, gdzie się znajdujemy, w jaki sposób to funkcjonuje. To, co widzieliście, to jest nasz duży wkład poszukiwaczy. I jak wcześniej powiedziałem, zabytki przekazujemy odpowiednim instytucjom. A my jeszcze dzisiaj się wybieramy do Ostródy, bo chcemy zobaczyć tam skarb z brązu, który znalazł nasz kolega z klubu. I pewnie zrobimy Wam z tego też relację. Do zobaczenia w następnym vlogu. Do zobaczenia. Jakbyście mieli pytania, to śmiało piszcie.